Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Procesja Bożego Ciała to czas, kiedy chcemy zamanifestować naszą wiarę, że Jezus Chrystus jest obecny pod postacią chleba i wina. Wychodzimy z naszych świątyń raz w roku, by z Eucharystią iść ulicami naszego miasta. Cieszę się, że tak wiele dzieci pierwszokomunijnych w tym roku było. Cieszę się, że takie tłumy nas otaczały, że tak wielu katolików przyznało się do swojej wiary. Często pytają mnie osoby, co z tymi brzoskami, czy obrywać, czy nie obrywać. Ja myślę, że każdy chciałby coś wziąć ze sobą, co było bardzo blisko Najświętszego Sakramentu. I ja nie jestem przeciwny, wręcz, że tak powiem, szanuję tych, którzy chcą te gałązki wziąć, bo one były bardzo blisko Najświętszego Sakramentu. Kiedyś próbowano bardzo blisko stanąć Pana Jezusa. Często wiele osób chciało dotknąć szat Pana Jezusa, czytamy w Ewangeliach. Myślę, że te gałązki są takim symbolem czegoś, co było bardzo blisko Najświętszego Sakramentu Pana Jezusa. Stąd bierzmy te gałązki na pamiątkę, niech one nam przypominają nasze świadectwo wiary. W Polsce jako pierwszy wprowadził to święto biskup Nankier w 1320 roku w diecezji krakowskiej. W kościele katolickim w Polsce pod koniec XIV wieku święto Bożego Ciała było już obchodzone we wszystkich diecezjach. Procesje odbywają się od XV wieku. Yeah.